dzisiejszym fascynującym odcinku obejrzymy najnowsze oficjalne trailery do Poppy Playtime Chapter 4. Ale zanim to zrobimy, jeżeli nie możecie doczekać się chapteru 4, który prawdopodobnie pojawi się za jakieś 2 lata, to zostawcie pod tym odcinkiem jedną łapkę w górę, to wtedy ogram dla was chapter 4 premierowo. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag 4, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. A zaczynamy oczywiście od tego momentu, gdzie zjeżdżamy windą i nie wiadomo, co się dalej stało z Kissy Missy, ale już ją tutaj widzimy, że wychodzi na to, że ona przeżyła, ale co jest grane? Czy Kissy Missy została prototypem? What the hell, widzowie, to jest dziwne, ale to może być prawda. Kissy prawdopodobnie została złapana przez prototyp i przerobiona na prototyp, albo co tu się dzieje? To jest przerażające. Jeżeli to się wydarzy w chapterze 4, to Kissy już nie będzie naszą przyjaciółką. Oj, zdecydowanie nie. Ona będzie czymś teraz bardziej przerażającym. A tymczasem my i dziwnie wyglądająca Poppy zjeżdżamy na dół windą. Wiemy, co się stało z... Prawdopodobnie wiemy, co się stało z Kissy Missy. Została przerobiona na prototyp, a my zjeżdżamy z Poppy do podziemi. Zobaczmy, jak mogłyby wyglądać te podziemia jeszcze głębsze fabryki. I tak, zaczęło się od windy. Aha. Dojechaliśmy. I co tutaj będzie? Jestem ciekaw, czy będzie prototyp pokazany. Ty pierwszy, to jest jakby fragment gameplay, oczywiście stworzony przez społeczność, żebyście tutaj mieli 100% pewności. Daisy Game, czyli ostatecznie prawdopodobnie może być tak, że Daisy pojawi się w chapterze 4. Czyli to jest jakby taka dżungla i tutaj będzie gdzieś ukryta Daisy. Mamy w ogóle łapkę naszą ognistą. Okej, musimy znaleźć control room, czyli jakieś pomieszczenie, gdzie będziemy w stanie kontrolować i otworzyć prawdopodobnie kolejne drzwi. Poppy idzie z nami, to jest coś nowego, bo zazwyczaj Poppy gdzieś tam się ukrywała albo właśnie jeździła na ramieniu Kissy, a teraz Poppy normalnie tutaj idzie. Aha. Dobrze, będę z tobą się kontaktować. Oczywiście, mówiłem wam, że ona sobie pójdzie. Będę się z tobą kontaktować przez telefon. I co? Zniknie w jakiejś rurze. Klasyk. Nie wiem, jakim cudem ta jej mała sukieneczka jeszcze się nie pobrudziła. A my tymczasem jesteśmy w tym miejscu, czyli w podziemiu. Oli dzwoni! Co jest grane? Dobra, a Poppy dzwoni, okej. Dobrze, musisz iść dalej w stronę ogrodu. Bądź ostrożny, ona obserwuje. Daisy! O! Jest tutaj! Co? Dobra. Cóż za piękny dzień. Uciekaj. Run! Czyli musimy uciekać przed Daisy. Czy da się coś tutaj zrobić jakby? Sprawdź po prawo. Powinno być przejście. Jest, sekretne przejście. O, jest, tutaj, wentami. I uciekliśmy przed Daisy. Okej, może to nie jest trailer, a bardziej fragment gameplayu. Niemniej jednak bardzo fajnie coś takiego zobaczyć. O, i znowu mamy te dziwne ogrody oraz Catnapa, który ostatecznie przeżył i modli się do swojego posągu, który jest Czemu tu są inne wersje Catnapa? Like, to już jest dziwne i bardzo wybiega poza obszary wyobraźni i poza obszary chapteru 3 i 4. Wiele Catnapów, różne wersje modlące się do prototypu, ale kto wie, co twórcom przyjdzie do głowy i być może coś takiego ujrzymy, czyli armię Catnapa. Może prototyp stworzył więcej Catnapów, może umie robić po prostu klony i sklonował Catnapa i teraz będziemy musieli zmierzyć się z całą armią Catnapów, którzy będą używali gazu, żeby nas pokonać. To byłoby bardzo dziwne i bardzo abstrakcyjne. Natomiast tutaj mamy kolejny fragment gameplayu. Jak mógłby wyglądać chapter 4? Jestem ciekaw. Czyli bardzo zakrwawione miejsce, bardzo tutaj... Jesteśmy chyba w kolejnych podziemiach, tak mi się przynajmniej wydaje. I tak to wygląda. I musimy coś tutaj uruchomić. Mamy naszą pomarańczową łapkę, która strzela ogniem. Mamy zieloną łapkę, czyli co? Zielona łapka wróciła? Bardzo dziwne. Jestem ciekaw, czy... Jakiś potwór tu się będzie czaił. Okej, otwierają się drzwi i coś tu stoi. Co to jest? What? Catnap ostrzegł nas przed tobą. To jest brat Catnapa jakiś, czerwony. Co jest gra... Nie mam pojęcia, jak on się może nawet nazywać. Co jest? I on jakieś halucynacje nam też tutaj zarzuca. I poszedł sobie.
Okej, okay, to jest dziwne. Catnap nas ostrzegł przed tobą. Co on chciał mi przekazać i dokąd my tak naprawdę pojedziemy? Mamy kolejny trailer, jestem ciekaw, co on będzie prezentował. Chapter 4, 1006, czyli 1006, i chodzi tutaj o prototyp. Kiedy ty i Poppy byliście na najniższych poziomach fabryki, wszystkie twoje wysiłki skumulowały się w jednym miejscu. Wow, to jest koncept, patrzcie na to, to jest koncept, jak mogłoby wyglądać menu główne chapteru trzeciego, co jest grane, patrzcie na to. Jest Catnap i to jest eksperyment 1006. Jeżeli tak będzie wyglądało menu główne, to ja jestem pod mega wrażeniem, jeżeli to będzie naprawdę chapter 4. Bo w sumie tak mogłoby to wyglądać, jest to mega przerażające. Z tego co widzę, w kolejnym trailerze mamy kulminację wszystkiego, połączone w jeden piękną całość, czyli podziemia chapter 4. Co jest grane? Co tu robi Dog Day? Okej, czyli wychodzi na to, że twórca tego trailera stwierdził, że oni wszyscy przeżyli. Jest Kissy, ej, Kissy przeżyła. I mamy wielką armię Catnapa, a także Smiling Crittersów. Czy oni teraz wszyscy tutaj... Wszystkie Catnapy oczywiście się modlą. Jest i pluszak Dog Day'a. I Dog Day, jak widzicie, no... przeżył, ale jest dalej więziony w tym miejscu. Właśnie na to! Nightmare Hagiwagi nawet się pojawił. To może się pojawić w chapterze 4. No i mamy kolejny tutaj trailer. Zobaczmy, co ciekawego tutaj zobaczymy. To są już te lepiej zrobione, w sensie, że mamy tutaj piękną grafikę i jakiś motyw, który jest oczywiście jednym motywem przewodnim każdego takiego trailera. I co będzie tutaj? Na pewno mamy tutaj wszystkie postacie, które umarły, i mamy świecące oczy wystające z rur. Co to może być za postać? Może to być Catnap, ale... raczej za niskie to jest na Catnapa, to może być coś zupełnie innego, ale tego niestety się nie dowiemy. A może dowiemy się, co to była za postać, oglądając kolejny trailer, i jest jakaś postać. Co to jest? Metalowe nogi? To musi być jakiś endoszkielet, albo jakiś animatronik, albo prototyp. Przynajmniej tak to wygląda. Przynajmniej to wygląda jak taki endoszkielet z Poppy Playtime, ale... on, ja już wiem co... Dobra, co? Okej, okej, to jest Dog Day, ale ma nogi. Nogi Dog Day'a wróciły. Jest i on. Czyli to może Dog Day będzie w chapterze 4. O, i spojrzał. Ojojoj. Chapter 4. Znalazłem coś jeszcze bardzo ciekawego, co musimy sobie obejrzeć. Są to oczywiście koncepty łapek. I na przykład mamy łapkę, która kontroluje czas. To jest bardzo ciekawe, ponieważ jak wiecie, grabpak i łapki to jest coś nieodzownego, jeżeli chodzi o Poppy Playtime. Mamy zegarek. Czyli jak tutaj jak jest zrobiona taka łapka? Jest zrobiona z zegarka, jakiegoś mechanizmu, a także... o, możesz ukryć... możesz znaleźć zegarek w szafce. I jeżeli połączysz go z łapką, to będziesz w stanie podróżować w czasie. To są koncepty, ale niektóre mogą być bardzo realistyczne i mogą być wykorzystane przez twórców, więc należy bacznie się temu przyglądać oczywiście. Bo kto wie, może właśnie... o... jeśli będziesz podróżował do przyszłości, świat wybuchnie. Używaj grabpaka z odpowiedzialnością. What's the time? It's playtime. I takich konceptów będziemy mieli kilka, więc ja chętnie sobie wszystkie obejrzę, ponieważ jestem ciekaw, jakie tutaj jeszcze mogą powstać łapki. Na przykład mamy Wind Hand, czyli łapkę, która będzie dmuchała wiatrem. Zobaczmy, jak ona będzie działała. Zrobiona z partsów. Okej, okay, najpierw jest łapka, a później jest Wind Turbine, czyli taka turbina, która znajduje się w łapce. I ona będzie do znalezienia w Wind Trap, w jakiejś pułapce wiatrowej. Ciekawe, ciekawe. Okej, okay, jeżeli użyjesz tej łapki, to wiatr będzie wiał, czyli będziemy mogli jakby odpychać. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. O, będziemy mogli odpychać obiekty na odległość, czyli to będzie taki skondensowany wiatr, który będzie w stanie przewracać na odległość. Ciekawe, ciekawy pomysł tutaj na, że tak powiem, wykorzystanie łapki. Oczywiście, what's the time? It's playtime. Wiecie, jaki jest teraz czas? Teraz jest czas na zostawienie jednej łapki w górę, bo mamy kolejną łapkę do zobaczenia. Co to będzie? Różowo Healing Hand. Łapka, która leczy. Ej, w sumie to nie jest głupie. Jeżeli by coś takiego dodali do projektu Playtime, to byłoby dość ciekawe. A w chapterze 4? No nie do końca widzę zastosowanie. Pierwsza to jest część to łapka, a druga część to serce, które połączymy. Wow, możesz znaleźć to w Healing Boxes. Ej, ten box skądś mi go już gdzieś widziałem. Dziwne, dziwne. Musisz znaleźć też klucz do tego boxa, czyli sercowy klucz. I zobaczmy, jak działa ta. O, możesz się uleczyć za pomocą tej łapki. To już chyba jakaś taka bardziej
zaawansowana technologia i oczywiście tutaj mamy baterię, która po jakimś czasie może się wyczerpać, więc nie możemy leczyć się w nieskończoność. Czyli mamy tutaj what's the time? It's playtime. Jaka kolejna będzie łapka? Zobaczmy, co tym razem? Może będzie jakaś taka ciekawsza niż... O, harpoon hand! Czyli taka sama łapka jak ognista, tyle że będziemy strzelać z harpuna. Wygląda troszkę jak taki pistolet na flary, co nie? Flargan taki trochę. Okej, okay. Czyli mamy tutaj harpun i zobaczmy, z czego można wykorzystać harpun. Skoro mamy zwykłego garapaka i możemy się przyciągać do różnych obiektów, to po co nam harpun w takim razie? To jest już bardzo abstrakcyjne, ale jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Może będziemy w stanie atakować tym, ej. To na pewno byłoby ciekawe. O, możesz przyciągać się. Ale to jest głupie, ponieważ zwykłym grappakiem też możemy się przyciągać. Co prawda w niektórych miejscach, a to miałoby zastosowanie, że we wszystkich miejscach. To jednak harpun, jakoś mnie to nie kupuje do końca, powiem szczerze. Zobaczmy, co teraz będzie. Kolejna łapka. Kolejną łapką jest ognista łapka, czyli jakby nasza łapka, która strzelała z ognia, tyle że ulepszona. To będzie bardziej flamethrower hand, coś na tej zasadzie. Czyli łapka, okej. Okay. Możesz znaleźć je w skrzyniach, w lokacji. Ciekawe, co to jest? Grappak 3.0 potrzebujesz do tego, żeby ją podnieść. Ej, to już jest genialne, grappak 3.0. No, to byłoby coś mocnego. Oczywiście użyj łapki, żeby strzelać ogniem. Obstawiam, że będziemy musieli uzupełniać benzynę. O, możesz tego używać, żeby przestraszyć potwory. Czyli na przykład możemy użyć ognia na katnapie i katnap się troszeczkę tutaj wystraszy. Dziękujemy, używaj swojego grappaka z odpowiedzialnością. Jaki jest czas? It's playtime! Wychodzi na to, że mamy jeszcze jedną łapkę do zobaczenia. Co to będzie za łapka? Ta będzie już mega pewnie... O, to będzie grappak 3.0. W sumie zastanawiałem się, jak grappak 3.0 może działać. Że co, będziemy mieli 4 łapki? Tak, jesteś w stanie używać 4 łapek w tym samym czasie. Ej, to by było naprawdę mocne, jakby coś takiego w chapterze 4 się pojawiło. Wiecie, ostateczna walka, gdzie używamy grappaka 3.0 ze wszystkimi łapkami. Łączymy moc wszystkich łapek, 4 łapek, żeby pokonać prototypa. To byłoby ciekawe. I tutaj mamy napisane, że jest bardzo ciężki, przez co będziesz wolniej się przemieszczał. No w sumie nie dziwię się. Użyj Q w tym samym czasie, prawy i lewy przycisk myszy, aby użyć wszystkich łapek. Okej, teraz już wiesz wszystko na temat, jak użyć grappaka 3.0. To byłoby bardzo ciekawe. Thank you, używaj swojego grappaka oczywiście z odpowiedzialnością. Jaki jest czas? It's playtime!